Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny Pumpernikiel i witam Was w kolejnym odcinku z Twierdzy Deluxe. Słuchajcie, przed nami pierwsza misja, w której zmierzymy się z wilkiem bezpośrednio twarzą w twarz. Dziękuję Wam wszystkim za wkład, lajki, komentarze i subiki po ostatnim odcinku Twierdzy. A teraz, bez przedłużania, przejdźmy już do wątku fabularnego misji 19, czyli Wilk w klatce. Kiedy wilk gdzieś daleko zbierał siły, mieszkańcy kilku ziem, które niedawno podbił, wszczęli przeciw niemu bunt. Bądź przeklęty, ty i twój król! Może udało ci się zabić tamtych, ale dopiero teraz dostaniesz lekcję prawdziwej sztuki wojennej. Wynik tej wojny przechyla się na naszą stronę. Ale miej się na baczności. Wilk to zwierzę zupełnie inne od tych, które do tej pory spotykałeś na swojej ścieżce. Wysyłam ci na pomoc mojego najprzedniejszego uzdrowiciela. Mam przeczucie, że przyda ci się ktoś taki. Zamknij wilka w pułapce, umacniając twierdzę, którą zaczęliśmy budować na granicy jego ziem. A potem poczekaj, aż odnajdą cię jego ludzie. Napastnicy zapewne będą chcieli rozsiać wśród twoich ludzi zarazę, więc bądź przygotowany na każdą ewentualność. Skorzystaj ze swych wojowników i mangonelii, aby zadawać dotkliwe straty szeregom wroga. No dobra. Gramy oczywiście na poziomie bardzo trudnym. W tej misji mamy już czas przed ostatnią bitwą. Zobaczmy, jakie mamy podpowiedzi. Sprowadzenie kilku zdrowicieli ułatwi walkę z ewentualną zarazą. W swoich basztach umieść mangonele, aby przyrzedzić atakujące cię oddziały. I jeszcze jedna podpowiedź. Wojownicy to trudny przeciwnik, ale możesz ich pokonać, jeśli będziesz mądrze wykorzystywał wrzący olej. Fantastycznie, przejdźmy do rozgrywki. Zmniejszmy sobie tempo na dzień dobry do 10. Rozejrzyjmy się nieco po mapie. Mapa jest bardzo malutka, nie ma na niej zbyt wielu zakamarków, jest za to jeden jedyny znak, który mamy w tym miejscu. Okej, słuchajcie, na początek gry ja bym zburzył sobie te trzy budynki oraz tutaj bym pozburzał sobie te wilcze doły, no i tą chatkę wilków, może bramę tak samo. Zamiast bramy, słuchajcie, wstawimy sobie kwadratową basztę na równo z tym. Zburzymy sobie te schodki. W tym miejscu zbudujemy sobie bramę, może dużą, wielką bramę. A, nie zmieści się nam wielka brama. No dobra, to zbudujemy sobie małą bramę w takim razie. No i oczywiście sobie wykopiemy fosę. Coś w tym stylu. I coś w tym stylu. Okej, czy możemy zrekrutować jakieś jednostki? Tak, możemy zrekrutować kilku łuczników, także sobie to zróbmy. Mamy 10 łuczników, ok. Wysyłamy ich teraz wszystkich do kopania fosy. Mamy jakichś kuszników? Mamy 4 kuszników. Wyślijmy ich na tą wieżę. Na tej wieży zaś wrzućmy sobie tą mangonelę, o której wspominał skryba. 2 inżynierów dodatkowo trzeba dorekrutować w takim razie. No i wprowadzić ich na mangonelę. Ok, tutaj musimy podrzucać sobie, słuchajcie, do wołów. Do kamienia jednego woła. Może zbudujemy sobie jeszcze jeden, słuchajcie, jeszcze jedną kopalnię kamienia. No i przydałoby się trochę więcej żelaza produkować, także jeszcze dwie kopalnie żelaza. No i myślę, że w tej sytuacji trzeba było zbudować jeszcze 2 farmy pszenicy przynajmniej. Ok, mamy tutaj targowisko, mamy tutaj nieco miejsca w naszym w zamku. Mamy tutaj 2 ludzi z kotłami olejowymi. Ok, to wyślimy jednego ziomeczka z kotłem olejowym tutaj. Drugiego wyślimy może... Może sobie zrobimy coś takiego, że postawimy sobie tutaj wieżyczkę. I drugiego postawmy sobie na tej wieżyczce. Mamy, słuchajcie, 2 zbrojnych. Bardzo fajnie, ale jest to bardzo też mało. Także słuchajcie, na dzień dobry musimy tutaj sobie te mury pogrubić nieco w ten sposób. I tutaj będę budować sobie teraz
naszą gospodarkę, jeżeli chodzi o produkcję broni. Ten kocioł mi tutaj tak nie pasuje, no ale dobra. 3-4 zakłady grotników. Wszyscy produkujecie kusze. Zbrojownię mam w tym miejscu, tak? No dobra, no to postawimy sobie tutaj gdzieś około 3 garbarzy. Skończyło się na drewno. No dobra, możemy dokupić coś drewna, możemy dokupić. I ja bym nawet dobudował jeszcze kilka tartaków. Tutaj możemy jeden tartak zbudować, tutaj możemy jeszcze jeden tartak wcisnąć. Czy gdzieś tutaj jest jeszcze jakaś opcja, żeby tartaki pobudować? Niekoniecznie. No dobra, no to zbudujmy sobie jeszcze gdzieś tutaj po prostu. Na odczepne. O, tu wciśniemy. Dobra, domki. Nie mamy populacji, no to trzeba dobudować troszkę domków. 3 domki myślę, że wystarczą. Okej, tutaj widzę, że łucznik się nam wraca do zamku z nieznanych mi przyczyn. No i dobra, tyle na start jesteśmy w stanie zrobić, aby zwiększyć wydajność naszego zamku, zwiększyć jego obronność. Dalej będziemy się starać rozwijać do przodu, oczywiście swoim tempem. Można by było dokupić, sprzedać troszkę kamienia i dokupimy sobie nieco drewna i zbudujemy sobie jednego kowala i jednego płatnerza. To na początek będzie musiało nam wystarczyć. Żelaza mamy trochę, także na spokojnie damy sobie z tym radę. Spichlerz mamy w tamtym miejscu, czyli tak troszkę, kurczę, nieciekawie. 2 wiatraki, 1 wiatrak na razie nam musi wystarczyć. No i trzeba do tego drewna dokupić jeszcze trochę i zbudować kilka tych piekarni, żeby mieć co, skąd pozyskiwać żywność. Jedna piekarnia. Kurczę, nie ma za bardzo gdzie budować, tutaj jest tak stromo. Dobra, tutaj druga piekarnia, trzecia piekarnia i czwarta piekarnia. Okej, i na razie to tyle. Tutaj jeszcze możemy jedną piekarnię wcisnąć i tak też zrobimy. Okej, teraz przyspieszamy nieco grę. Do 60, niech się nam ludzie zbierają, niech się nam ludzie zatrudniają. A my słyszymy się po krótkim cięciu. No dobra, zaatakowały nas pierwsze oddziały wojsk Wilka. Jak najszybciej, słuchajcie, kończymy kopać fosę i spróbujemy już w tej chwili wycofać naszych łuczników na zamek. Mam nadzieję, że to już jest wystarczająco dużo, że to nam wystarczy do obrony. Tak jest. Ok, spróbujmy się pozbyć czym prędzej tych trebuszy, które tam są, czekają na nas. Strasznie dużo tych wojsk mają wilczur tutaj. Mam takiegoś łucznika? Okej, dobra. 3 trebusze aż, słuchajcie, ma skurczybyk jeden. Na szczęście nie ma zbyt dużo strzelców. Nie ma za bardzo czym zakopywać wilk murów, znaczy fosy. Także to jest dla nas na plus. Gdzie wy się tam przestawiacie? Nie sięgacie do tego? Ruszamy natychmiast. Nie mogę wycelować. Spróbujcie zniszczyć te trebusze, serio. Nie są aż tak daleko. No dobra, nie są w stanie. No dobra, strzelamy w takim razie w jednego pojedynczego naszego przeciwnika. Postarajmy się go wyeliminować. Oj, zaraza. Zaraza nam weszła na zamek. Musimy zbudować koniecznie tego zdrowiciela. Gdzieś tutaj go zbudujemy sobie. Zbyt blisko wroga. Okej. No to może gdzieś tam go wciśniemy. No i dobra. Czy nam się udało cokolwiek wyprodukować do tego czasu? Chyba jeszcze nic się nam nie udało wyprodukować, niestety. Dobra. Czy my jesteśmy w stanie naprawić tę wieżę? Jeszcze nie, bo tutaj stoi blisko zbrojny. Pozbądźmy się go w takim razie czym prędzej. Okej. Naprawiamy wieżę, naprawiamy bramę. No i mamy tam uzdrowiciela. Co prawda bardzo daleko, ale to nic. My jesteśmy w stanie zrobić teraz taki myk. I wejdziemy sobie tutaj na pewno. Zrobimy sobie tutaj wieżyczkę kolejną. Wrogowie za blisko podeszli, ale to nic. Wieżyczka będzie miała na celu eliminowanie, słuchajcie, wszelkiego rodzaju trebuszy i tym podobnych. O, stanęli pięknie. Spalmy ich.
kolejne wojska Wilka do nas zmierzają. Mam nadzieję, że ta zaraza nie rozprzestrzeni się zbyt mocno na nasze tereny. Okej, czy jesteśmy w stanie naprawić tę wieżyczkę? Teraz jesteśmy w stanie ją naprawić. Co dziwne, trebusz Wilka jest, kurczę, nie do zniszczenia. Mamy kolejnych dwóch tutaj. Raz, dwa. Dwa. Przydałoby się nam nieco więcej, słuchajcie, inżynierów. Tutaj wrzucimy sobie na pewno jednego inżyniera z wrzącym olejem. Kolejny raz wojska Wilka atakują. Dobra, mamy tutaj balistę. No i jest tych wojsk Wilka teraz zdecydowanie więcej. A my nie zyskaliśmy jeszcze żadnego żołnierza. To jest bardzo niedobrze. Dokupmy w takim razie nieco broni. Sprzedajmy to żelazo. Ok, potrzebujemy więcej kuszników. 5 zbroi tutaj, 6, ok. Rekrutujemy. Wyślijmy ich na tą wieżyczkę. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, mamy komplet. Przynajmniej takie wrażenie odnoszę. Ok, wstawmy tutaj szybciorem kamień. Trzeba dokupić kamień, 5 sztuk kamienia. Zbudujmy może tutaj schodki. Tutaj się zmieszczą gdzieś. Ok, zmieściły się. Dobra, wrzućmy tych kuszników czym prędzej tam, żeby nam nie poginęli. Mamy kolejnego zbrojnego. Odstawmy go na bok tutaj. No i dobra. To już zaczyna być całkiem sympatyczne. To już zaczyna wyglądać całkiem nieźle. Nie mamy zbyt dużo kamienia niestety. No ale dobra. Czy my jesteśmy w stanie wykopać tutaj jakiś smolny rowy? Tak, jesteśmy w stanie. Zróbmy sobie smolny rowy. No i dobra, mamy to. Teraz by trzeba było kupić znowu 5 pancerzy i zrekrutować czym prędzej naszych kuszników. I podesłałbym ich wtedy na tamtą wieżyczkę. No i tak, inżynierów by się przydało też kilku. 3, 4, ok. Raz, 2, 3, 4, 3. Bo nam wystrzelali strasznie, zobaczcie sami, wystrzelali nam bardzo mocno naszych łuczników. Podpalaj, podpalaj, podpalaj. Dobrze. Zabraliśmy nieco kamienia. To powinno pozwolić nam odbudować nieco naszą fortecę. Tak też jest. Dobra, odbudowaliśmy sobie co nieco ten nasz zameczek. Tutaj możemy sobie pousuwać te fragmenty, które są uszkodzone. Dobra, naprawiamy tą wieżyczkę. Aj, nie mamy kamieni. Okej, dobra. Z Żarełkiem stoimy całkiem sympatycznie. Dobra. No powiem wam, że gdyby nie ta interwencja z kusznikami, mogłoby być różnie. 5 kuszników. Może prześlijmy ich na tamtą wieżę w międzyczasie. Jeszcze konni zostali. Konni, konni, konni. Tutaj ten murek możemy usunąć, ten fragment. Ok. Jak tam z produkcją broni w ogóle nam idzie? Broń jakąś produkujemy. Dobra. Sprzedajmy sobie w takim razie trochę tego kamienia. Dokupmy tego jednego kusznika i jednego zbrojnego. Powiem wam, że w takim tempie, w takim zestawieniu jesteśmy w stanie na spokojnie sobie poradzić z kolejnymi oblężeniami. No ile nie będzie żadnych problemów później. Dobra, weźmy sobie, wrzućmy w końcu tych inżynierów z kotłami olejowymi tutaj. Tylko musimy mieć oczywiście kamień, żeby zbudować tutaj schodki. Nie mamy w tej chwili kamienia, ale nie mamy też złota, także nie ma co, słuchajcie, szaleć. Ile jeszcze ataków zostało do końca? Został jeden atak nam zaledwie do końca. Niedużo. Może sprzedamy sobie trochę mąki, co? A nie możemy sprzedać mąki. To niedobrze. A jak z tym stoimy? Dobrze, stoimy. Także zbudujmy sobie jeszcze kilka piekarni może. W miarę możliwości oczywiście. Tutaj możemy jedną dobudować. Ok. Tutaj możemy jedną dobudować. Tutaj gdzieś widzę, że możemy jedną dobudować. No i dobra. Tyle będziemy się na razie wystarczyć. Możemy sobie przyciąć nieco te mury.
Zawsze troszkę kamienie nam wróci. Dobra, zbudowaliśmy sobie to. Zbudowaliśmy sobie teraz to. Nie jesteśmy w stanie tego rozbudować dalej, nie? Nie, to już jest chyba maksimum. Można wejść, można wejść. Dobra, czy jesteśmy w stanie tu zbudować jeszcze jakąś piekarnię? Jesteśmy w stanie tutaj zbudować jeszcze jedną piekarnię. Okej. Cofnijmy może sobie tych tutaj. Niech sobie tam stoją bardziej na uboczu. Trzech kuszników. Okej, wypadałoby w takim razie sprzedać coś, co nam pozwoli na ich rekrutację. Trochę kamienia. Okej, dobra. Rekrutujemy sobie tych kuszników. Mamy kolejnych trzech kuszników. Wrzucamy na tą wieżyczkę. Przydałyby się nam teraz smolne rowy. Więcej smolnych rowów. No oczywiście nie mamy wystarczająco dużej produkcji. Dorzucimy sobie na szybkości tylko jedną kopalnię odkrywkową smoły. To jest wieża decoy, tak zwany wabik, tylko i wyłącznie po to nam tam jest. 14-4-4, ok, tutaj mamy czterech. Nie jest zbyt kolorowo z tymi kusznikami. No myślę, że to będzie musiało wystarczyć. Pięciu kuszników. Jeszcze kilku zbrojnych, ok. Dorzućmy tego zbrojnego tutaj. Zacznijmy pobierać podatki. Dajmy im nieco więcej żywności. Dajmy te podatki na 4. Myślę, że teraz powinniśmy się obrobić z produkcją żywności względem jej konsumpcji. Okej. Ile tam na jeden tick? 43. No to będzie nas stać na rekrutowanie jednego zbrojnego z podatków. Bardzo, bardzo fajnie. No mam nadzieję, że tym razem się nam tutaj wróg nie przedrze. Tutaj wypadałoby te smolne rowy zrobić. Dobrze się tutaj sprawowały. Kolejny zbrojny. Wyślijmy ich tam, gdzie resztę. Jeszcze jeden kusznik nam wpadł. Bardzo, bardzo fajnie. No powiem wam, że to wygląda coraz lepiej. Możemy sobie rozstawić jeszcze tutaj kilku z tych z gotującymi się kotłami olejowymi. Wyślijmy tutaj też kilku. Dajmy tym dwóm agresora. Wypadałoby zrekrutować dwóch inżynierów. Jeśli będę musiał, zburzę twój zamek kamień po kamieniu, ale dostanę twoją głowę. Już się nam odgraża ostatecznym atakiem wilk. Dobra, zbudujemy sobie tutaj szybko te dwie tarcze. Zrzućmy te tarcze tutaj na wieżę obronną. Zrekrutujmy jeszcze dwóch inżynierów. I zbudujemy sobie tarcze, które wrzucimy zaraz, słuchajcie, na drugą wieżę obronną w tym miejscu, aby nasi tutaj kotlarze byli osłonięci. Dobra, mamy już te tarcze, wrzucamy je sobie tutaj. No i to już jest chyba najwyższa pora. Ok, rekrutujemy jeszcze jednego kusznika, wyślijmy go w tamto miejsce. No armia jest syta, powiem wam szczerze, bardzo syta. Dobudujmy sobie tutaj smolnych rowów. I na szybkości jeszcze sobie zrobimy tutaj okop z wilczych dołów. No i zobaczymy, co z tego będzie dalej. Tamci już dotarli. No to super. Może się nam uda to jakoś przetrwać. Bardzo, bardzo byłoby fajnie. Możemy jeszcze rekrutować żołnierzy w międzyczasie oczywiście. Rzućmy już tych rycerzy tutaj. Okej. Okay. Jeszcze jeden kusznik się nam przypamiętał. Czterech łuczników. Chyba wystrzelamy część naszych przeciwników, zanim w ogóle dotrą do swoich machin oblężniczych, co byłoby najlepszym wyjściem. Świetnie. Dobra, nie straciliśmy zbyt wiele. Naprawmy tutaj szybko te mury. Czy jesteśmy w stanie jeszcze jakieś smolne rowy? No, byliśmy kiedyś w stanie zbudować smolne rowy. Dobra, zróbmy coś takiego. Nie, za wcześnie. Myślałem, że już tamci podjadą. No, ale nic. Trudno. Moja strata. Mój błąd. Może dokupimy sobie trochę smoły. W takim razie ulejmy to z powrotem. Smolne rowy jeszcze raz. Zróbmy coś takiego i będziemy się bronić, słuchajcie. Tak długo, jak będzie nam to dane. Dobra. To jest ostateczny atak, tak, dokładnie, ostateczny atak. Także, słuchajcie, myślę, że sobie jakoś tam powoli damy radę.
Bardzo, bardzo dużo tych kuszników, bardzo, bardzo dużo łuczników mają. Zamykamy bramę od razu, nie będziemy się nawet na nich oglądać. Jeszcze jeden kusznik, dosyłamy go oczywiście na naszą wieżę obronną. Łucznicy, nie, odpalcie, o, do, dokładnie, o to chodziło. Nie mogą się przekopać, pod żadnym pozorem nie mogą się przekopać ci pałkarze przez nasze mury obronne. Jeśli oni się przekopią, jesteśmy zgubieni. Dobra, odpalcie teraz może to. Pięknie to się odpaliło, super. I tutaj jeszcze odpalamy. Super. No dobra, to pałkarzy mamy raczej z głowy. Teraz kwestia zbrojnych zostaje jedynie. Co mamy zbudować? Potrzeba więcej smoły. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Gotowi do boju, sir. Na pozycjach. Łucznicy w gotowości. No dobra, jakoś tam sobie powoli radzimy. Czy tutaj mam zbrojnego jednego? Skąd on się tam przypałętał? Dobra. Jesteśmy gotowi, mój panie. Okej, powoli, powoli sobie to... Powoli się nam sytuacja klaruje, słuchajcie. Oczywiście, ma tutaj bardzo dużo jeszcze jednostek, które walczą, ale ci łucznicy, słuchajcie, nie stanowią już dla nas dużego zagrożenia. A my tutaj się wręcz przeciwnie rozwijamy dalej do przodu. Słuchajcie, 307 sztuk złota, dokupmy szybko smołę. Bym sobie tutaj dołożył gdzieś. Nie można tutaj tego. No ale wrogowie już są za blisko. Daj nam zadanie. Jak możemy pomóc? Wylać olej. No dobra. Zadziałało tak jak chciałem. Dobra, wylejmy to szybko. Niech się wycofa. O kurde. Las się spalił. No tak, bo w tej misji można było spalić las. Zapomniałem w ogóle o takiej opcji. Czy to się nam nie rozniesie przypadkiem po zamku? Nie, nie rozniosło się nam po zamku, na szczęście. No dobra, tyle dobrego. Mamy coś jeszcze smoły? Mamy coś jeszcze smoły, ale to zaraz sobie wykorzystamy. Dobra, kusznicy widzę, że podchodzą nieco w kierunku naszego zamku. Przełóżmy te tarcze w to miejsce bardziej, żeby osłaniały faktycznie naszych sojuszników. Smoła. Na pozycjach. No, pięknie ich dziesiątkujemy. Słuchajcie, to już jest raczej win. Chociaż ma jeszcze bardzo, bardzo dużo jednostek, ale nie ma tak naprawdę nawet jak się do nas, do zamku dostać. Także rekrutujemy sobie jeszcze kilku kuszników, których możemy zrekrutować. Potrzebujemy kilku pancerzy. Proszę bardzo, dokupujemy 5 pancerzy. Rzucamy 4 kuszników na wieżę obronną. Myślę, że 2 zbrojnych jeszcze sobie możemy też pozwolić na wyprodukowanie. Zbrojnych mamy 14, nawet gdyby się nam przedarli przez mury, jakimś cudem, podkreślam, nie jest w stanie już nam stworzyć zagrożenia. Dobra, spróbujmy jeszcze ich popalić, jeżeli się do nas wybiorą zmasowanym atakiem. Otwórzmy bramę, striggerujmy ich atak, niech podejdą nieco bliżej. Myślałem, że konie może teraz ruszą, ale widzę, że konie też się ociągają. Mój panie, tarcza przygotowana. Na ramię, broń. Jakieś polecenia? Dobra, spalimy sobie zaraz ich nieco. Wasza łaskawość? Niech się pieką. Dobrze. Kolejny oddział wojsk Wilka wyrusza w kierunku naszego zamku. Zostało ich już naprawdę niewielu. Fajny, króciutki odcinek będziemy z tego mieli. Oczywiście. Szkoda, że tak krótki. Szkoda, że ta misja nie była nieco trudniejsza. Możemy kiedyś sobie zrobić jakieś challenge. Gdybyście mieli jakieś pomysły, piszcie oczywiście w komentarzach. Dobra, zbrojni wilka już podchodzą do naszej bramy. Brama się zamyka. I tyle go widzieliśmy. No i super. Został mały oddział zbrojnych i bardzo dużo jeźdźców.
tych, których bym wolał akurat nie konfrontować się z nimi, ale jeśli będzie taka potrzeba, to zrobimy oczywiście. A coś czuję, że może być taka potrzeba ze względu na to, że nie mamy nie mają zbytnio jak się do nas wybrać, także będziemy musieli prawdopodobnie podejść do nich kawałeczek, sprowokować ich natarcie. Tak też zrobimy. Dobra, widzę, że to wystarczyło. Odpalamy wilcze smolnerowy. Jedne i drugie. No i teraz już możemy ich wybijać jak kaczuszki. No i bajka. Zostało ich trzech. Weźmy sobie raz jeszcze łucznika. Otwórzmy bramę. No chodź. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. No i ostatnich trzech jeźdźców Rohanu atakuje naszą bramę. Niestety bezskutecznie. Wróg został pokonany. Wybiliśmy przeciwników. Dostali sami inżynierowie, którzy za chwilkę się wycofają. Cóż wam mogę powiedzieć? Pięknie nam to poszło. Wynik 24-400. Poprzedniego wyniku nie ma. Tak jak w poprzednich odcinkach wspominałem, twierdzy Deluxe nie rozgrywałem na Steamie do samego końca. Imponujące. Ale kiedy następnym razem ujrzysz moją chorągiew, będę stał pod nią osobiście. No dobra, przejęliśmy kolejne dwa hrabstwa. Teraz nie wiem dlaczego wycofaliśmy się tam gdzieś w tył. Zobaczmy, co tam fabuła ma dla nas do przedstawienia. Czas panowania wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Coraz więcej hrabstw zrzucało jego jarzmo i przechodziło pod twoje panowanie. To prawda, że Duke Beauregard wprowadził twojego ojca w pułapkę. Ale to ja przebiłem mu żołądek mieczem. Jeśli nadal marzy ci się zemsta, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od ser długoręki, paliła cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił cię posłaniec od ser długoręki. Cóż ty sobie myślisz? Przecież przykazałem ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku i powstrzymaj tam jego siły, dopóki nie dotrę do ciebie z posiłkami. Wysłałem tam już nasze oddziały, aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek. No dobrze, słuchajcie, tego jednak się przekonamy już w następnym odcinku misji 20. Póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli uważacie, że zasłużyłem na łapkę w górę, zostawcie ją pod tym filmem. Jeśli chcecie oglądać więcej treści podobnych do tych, które właśnie zobaczyliście, zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek. Lecz to wszystko z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!